Cześć! Jesteśmy uczniami klasy drugiej C Gimnazjum Blisko. W związku z udziałem w 5. edycji programu Żyj Smacznie i Zdrowo zapraszamy do obejrzenia sondy ulicznej. Sprawdzimy w niej wiedzę mieszkańców Bliskowa i okolic na temat odżywiania i zdrowia. Dzień dobry, czy wie Pani, ile posiłków dziennie należy spożywać? Tak, 5 posiłków dziennie. Bardzo dobrze, gratulujemy. Dziękuję bardzo. Dobra. Dzień dobry, czy wie Pan, czym najlepiej zgasić pragnienie? Wodą. Tak. Bardzo dobra odpowiedź. Dziękuję. Czy wie Pan, jakie produkty negatywnie wpływają na zachowanie i organizm człowieka? No, wiem. Produkty z McDonalda. Bardzo dobrze. Gratulujemy to na pewno. Dziękuję. Jabłuszko na przekąski. To powinny być produkty takie żywnościowe. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Czy wie Pan, do jakich chorób prowadzi nadmiar cukru? No cukrzyca. Przede wszystkim. Bardzo dobrze. Dziękujemy. O. Jeszcze jedno pytanie dla... Jeszcze jedno pytanie dla Pana. W jakich produktach znajduje się błąd? Słowa. Bardzo dobrze. Dziękuję. Ja dostałem więcej. Ale widzi, to dobrze, że musi więcej. Cześć. Czy wiesz, jaki składnik mineralny jest budulcem kości? Tak, tak. Bardzo super. Dobrze, gratulujemy. Proszę do siebie. A dzięki. Ja. Dzień dobry. Czy wie Pani, dlaczego większość warzyw i owoców należy jeść na surowo? Tak, dziękuję bardzo. Bardzo a to dobrze. Dla Pani na prowadzenie. Dziękuję. Dzień dobry. Czy wie Pan, jaki jest najkorzystniejszy odpoczynek dla osób pracujących umysłowo? No chyba mi się wydaje, że wolny. Jak? No ruchowy. Bardzo super. Dobrze, gratulujemy. Dziękuję bardzo. Proszę o następny zestaw. Dziękujemy bardzo. Przyznajemy, że nasi rozmówcy wiedzieli dużo o żyjach. Dziękujemy im za udział. Cieszymy się, że taka wiedza jest powszechna.